Widzę, że tu zaczyna się już impreza. Yep. Ne. Look at this. The apostates have gone mad with power. The Templars aren't looking any better here. Dobra. Znajdziesz w jednej mnie stronie, to zrobię. Tak. Dziękuję. Tak. Jeszcze jeden tam na górze. Dobra. Yep. But tak. Nie jestem pewien. Trafiłem. Aha. O, jeszcze tam. Żelazo, jak miło. Tego nigdy nie wie. Ja, czas się levelnąć ogólnie. Zaraz to zrobię, ale chwilę się cofnę z powrotem. Cofnę z powrotem. Masło myślane. Wpierw się cofnę do tej wiochy. I skoro już rozmówiłem się z matką, czy... Maker's breath. If I were back in the city, I could just steal some blankets. Farewell. Już z tobą gadałem na ten temat. Teraz jeszcze rozejrzę się... O, właśnie. To jest chyba ten łowca, o którym wspominał komendant. Chyba nie są specjalnie dobrzy, jeżeli by ich nawet dobrze wyrządzić. A rany, dobra. Nie chce mi się ogólnie tego wszystkiego czytać, mówiąc szczerze, tym bardziej, że jest to jakiś tam poetycki bełkot, który jest to przetłumaczony z angielskiego na polski. What's wrong with your wife? She gets sick when the weather's foul. Can't catch her breath like cobwebs in her lungs. Our son Hindle makes a potion that lets her breathe. He's the only one who can make it, but he's joined that cult in the hills. Please, get to him and tell him what's wrong. Without that potion, she'll die. No i kolejne zadanie. Jest to coś ciekawego? O. A, okej, okay, dobra, Liz zaczyna w domu w Redcliffe. Aha. No to jest chyba Liz od tego Hindela całego. Tak, no, Hindel, cokolwiek. Dobra, to się levelne. Sądzę, że teraz ulepszę lubiane to. To jest bardzo użyteczna zdolność, to jej dam.
Warik, nie ta zdolność. O, to jest dobra rzecz. I Solas. To się bardzo przyda. No tutaj bo już niczego specjalnego nie znajdę. Teraz udam się do... O, mogę tego użyć. To coś mi daje? Oczywiście, że nie. Dobra, z tym kupcem nie będę gadał. Potrzebuję... najpierw zrzucić te rzeczy, które są użyteczne do badań. Ponieważ ktoś wpadł na doskonały pomysł, żeby wrzucić to wszystko do jednego wora. Aha. Dobra. No i boskiej jestyni piątej, znaczy list od boskiej jestyni piątej do matki Giselle. No dobra, to tyle tak naprawdę. Chwilowo tutaj, cofnę się do azylu i rany, ile to tu jest. Okulor, rany. Dobra, trochę mi potrwa ogarnięcie tego wszystkiego, ale na razie udam się i tak do azylu. Dobra, tak, najpierw pójdę z tym całym złomem, który jest zdatny do prowadzenia badań. Z tego co pamiętam, jeżeli dostarczy się odpowiednią ilość danego typu składnika, to dostaje się bonus do expo albo możliwość... Wow. Your kind killed the most holy. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, mate! Enough! Knight Captain! That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Mages and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave. The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste. Jak na razie strasznie dużo robisz, żeby przyjść do jej pokój. Jak na razie jedyne co robisz, to przeszkadzasz nam. If the proper authority hadn't completely failed, the conclave wouldn't have been needed. So you suggest I blame the Chantry and exalt a murderer? What of justice? That won't help restore order in the here and now. Order will never be restored so long as this rebellion is allowed to fester. Remind me why you're allowing the Chancellor to stay? Clearly, your Templar knows where to draw the line. He's toothless. There's no point turning him into a martyr simply because he runs at the mouth. The Chancellor's a good indicator of what to expect in Val Royeaux, however. How widespread is the violence between mages and Templars? Impossible to say. Your organization flouting the Chantry's authority will not help matters. With the Conclave destroyed, I imagine the war between mages and Templars is renewed with interest. The mages and Templars are fighting, even though we don't know what really happened at the Temple of Sacred Ashes? Exactly why all this should be left to a new divine. If you are innocent, the Chantry will establish it as so. Or we'll be happy to use someone as a scapegoat. You think nobody cares about the truth? We all grieve Justinia's loss. But you won't grieve if the Herald of Andraste is conveniently swept under a carpet. Dobrze powiedziane. I'll make sure they see reason in Val Royeaux. I promise.
pray you're right. Dobra. Pierwsza sprawa. Tutaj przebiegnę przez gabinet Józefiny. O. Wydawało mi się, że miałem tego więcej. O, to zbroje ucznie się dla Solasa nada. Zdecydowanie. Tak. Dobra, tu jedna misja wykonuje... Nie, że wydawało mi się dobra. Kasa. Tu wpływy. No, okej, dobra. Czy mam rozumieć, że jesteś dowódcą żołnierzy, którzy depczą moje błonia i dają żywność oraz opiekę tej hordzie brudasów wyżerających się w moje ziemię? Niech cię zaraza weźmie ser za policzek wymierzony uczciwemu petentowi za wykorzystanie mojej niedoli. Czy mój niegodziwy sąsiad Bantraft szepcze ci do ucha? Powiedz chociaż, ile wam zapłacił, żebym poznał cenę takiej zdrady. Moim jedynym pocieszeniem jest, że trochę jego szeregowych żołnierzy wstąpiło do tej waszej farsy zwanej Inkwizycją. Z wyrazami szczerej odrazy, Lord Kildarn. Czarujący. No co, było się ten rzucać, kiedy uchodźcy leźli na twój teren? No ale z drugiej strony wielka hałas nagle pojawiła się na jego progu praktycznie, więc... Z drugiej strony się nie dziwię, że się chłopak zirytował. Ach, nie wysłałem nikogo, żeby zdobył kasę. Przy okazji jeszcze nie przyjrzałem się temu, co tam mam. Przecież sztormów i... Aha. Ach, tak, dobra. Tego na razie jeszcze nie mogę zrobić. Tam mogę się udać, ale to na razie nie jest mi potrzebne. I tak się na razie mieszam poza ziemią. Jestem sklerotykiem. Dobra, nieważne, chrzanić to. Tak, tej kasy nie jest tam specjalnie dużo, więc mogę po prostu sobie to darować. Idę sprzedać złom, za to dostanę więcej złotego, więcej środków. A, i przy okazji odwiedzę też Adana. Oddam mu te recepty, których zapomniałem mu oddać przy tym playthrough. To są drzwi, tak się otwiera. Możesz wejść. Cokolwiek. To już mu dałem wcześniej, więc się puszczę. Do widzenia. Tak. Zobaczmy, czy mogę coś ulepszyć, ponieważ mam ten korzenek. Toniki. Tylko skarny pancerz. Psia krew. A, mistrz regeneracji. Co my tu mamy? Zwiększenie czasu działania, zwiększenie mocy leczenia tutaj w miksturze lecącej. Chyba to wezmę najpierw. Te mikstury się przydają zawsze i zawsze mam ich pełno. Dobra. Skoro to już mam z głowy. Kupcy. Sprzedaj złom. Okej. Okay. 800. Nie za wiele, ale z drugiej strony teraz nie mam za bardzo możliwości kupienia czegokolwiek sensownego. Wróżnicy. My.
Nie. Odpuśćmy to sobie. Nie od niczego sensownego. Tymczasem... Dobra, w sumie to mogę wracać z powrotem do zaziemia. Kontynuujemy. A. Barany. I co to jest? No dobra, to tam się przejdę. W sumie nie schodzimy do końca nawet tych ruin. Ja tylko trochę je pobieżnie przejrzałem. Dobra. Weźmy się za to po kolei. Najpierw załatwię ten punkt orientacyjny i wyczyszczę wnętrze tego zamku. Przy okazji też sprawdzę, czy przez przypadek nie odrósł nowy... Nowy królewski elfi korzeń w tym ogródku tutaj. To byłoby dość przyjemna niespodzianka. Lub raczej spodzianka, skoro się tego spodziewam. Nie. Jednak doskonale. W takim wypadku będę mógł ulepszyć sobie drugą miksturę. Ja tymczasem wracam tam na górę. Tędy nie przeskoczę. Na szczęście tuż koło faktycznie ten dawnego przejścia jest nowe przejście. Nie tak estetyczne, ale bardziej funkcjonalne. Póki nie mogę zbierać zielska przez agentów, to... O, łuski smoczęcie, jak miło. Jeśli nie mogę zbierać w każdym razie przez agentów zielska, to będę zbierał wszystko, co możliwe. Kolejna strofa pieśni o matce awarów. Czarujące. Nie, żeby miał coś przeciwko awarom, ale... No dobra, teraz tak, to mogę wywalić, przejdę się do tego okularum, okularum, dobrze to przeczytałem w ogóle? Okularum, okej. Okay. Przyjrzę się okolicy. Oznaczę sobie od razu te wszystkie cholerne odłamki, żebym mógł je wyzbierać. A, trzeba było to w sumie zrobić zanim udam się do tego zamku. Nie wiem co z tą czaszką, ale ktoś ją tutaj umieścił. I ktoś tutaj nawet siedział przez jakiś czas. Na moje oko. The skull illuminates certain objects in the distance. I am not familiar with such magic. Of course. Had to be a skull that lights up creepy shit. Jest ostatni. Tak. Nie. O, już myślałem, że nie skoczę.
you find? Right. Not ominous at all. No co? Zobaczyłem czaszkę, wskazałem jakieś magiczne odłamki, które nie wiem co robią. Nic normalnego. To ty, Warek, nigdy w grę RPG nie grałeś? Zbieraj wszystko, później się dowiesz, do czego służy. Aha. Dewizja każdego złomiarza. Za dużo rzeczy jeszcze nigdy nikogo nie zabiło. Czy no dobra, o ile nie spadasz w przepaść z pewnym plecakiem, ale taki aspekt gier RPG nie jest szczególnie mocno rozwinięty. I chwała deweloperom, że jeszcze nie próbują tego robić. Miejmy nadzieję, że nie będę już próbować tego robić. Ogólnie nie, że cierpi na tym realizm i tak dalej, ale niektóre rzeczy w grach mechanicznie nie powinny być utrudniane. Dodajmy do tego fakt, że jestem jeszcze takim typowym złomiarzem i jedną z tych osób, które narzekają, że czemu w Skyrimie, / Morrowindzie, / Oblivionie, / jakimkolwiek RPG-u, którym można zbierać całą masę złomu, zbieram wszystko, co jest możliwe i sprzedaję to, choć nieważne za jak małą kasę na samym początku, żeby tylko sobie więcej dozbierać na jakieś przedmioty, to zdecydowanie bym bardzo nieszczęśliwy, gdyby powiedzmy upadek z pełnym plecakiem powodował, że zaczynam się staczać w dół przepaści. Tak, to jest wielki głód, okej. Barany, 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 o, magowie. Dobra, Warik, trzeba się, no, a później się z nim przywitamy. Na razie. Tam cię. One more for me. Haha. Barany już trochę jest. Teraz tak czy coś pominąłem? Nie, no to jest ten wielki głód i tutaj są ciuchy. W sumie na początek udam się właśnie po te ciuchy. Tylko będę liczył, że po raz kolejny trafię tych cholernych mabari, które prawie mi ogryzły do kości ostatnim razem. Fenek. No. To już jest dla mnie trudne małe, a ty mi to jeszcze bardziej utrudniasz. To z pełnego naciągu. Oraz wygodniej. Rolleński zamek. O, jak miło. Czy to się dołącza do kosztowności? Nie, już myślałem. Materiał rzemieślniczy. Doskonale. Bałem się, że już sprzedałem jakieś te... Warik? Barany czekają. Dźwięk, jaki wydaje Bianka, jest dość satysfakcjonujący. Tak, elfi gorzej. To, że widać... Jest na mapie pokazane, w którym miejscu jest obiekt, który się wykryło. Naprawdę ułatwia życie.
To jest niczym takie spojrzenie przychylne twórców gry w moją stronę. Koleś to ma niemal zerową spostrzegawczość, ale w dalszym ciągu chce podnieść wszystkie te cholerne przedmioty. Czy to jest na pewno tutaj? Tak. No, proszę. Nowy zapas. Ach, otworzyły się. Doskonale. These must be the supply caches Whittle asked us to find. Dla ciebie, prosiaku króliku, nie mam żadnych sentymentów niestety w przeciwieństwie do fenków, więc wybacz, ale... A nie... Powiedz mi to, że to nie znowu te cholerne Mabari... Tak, to znowu te cholerne Mabari! A, niestety nie da się zaznaczyć wszystkich naraz. Warik? Nie. Warik do nogi. Zły warik. Wszyscy zaś w miejscu do cholery. I co? Nie mogę jeszcze zapisać. No dobra, okej. Okay. Niech będzie. Za mną. O, doskonale. Cholera. Spójrz tutaj maksymalnie schować, może wtedy bym mógł się przenieść. Tak, mogę, doskonale. Bardzo się cieszę. Nie muszę się znowu przybić przez te cholerne Mabari. Dobra, na czym to ja? No dobra, to teraz pójdę tam. Co to jest? Okej, czyli na początek mogę się udać ku tej szczelinie, a później dalej w tamtym kierunku, bo widzę, że jest tam trochę tego do zrobienia. Brzmi dobrze!